zły skok. Tak, no i dużo lepszy od Kaliniczenki, a zatem z dwóch Ukraińców właśnie Marusiak okazał się lepszy. A teraz jest już Stefan Hula i jest zielone światło dla kolejnego z Polaków. Popatrzmy zatem na skok skoczka ze Szczyrku, reprezentującego klub Ewenement Zakopane. Oj, piękny skok Stefana Huli, brawo! Troszkę tam zachwiane lądowanie, no ale tego skoku sędziowie nie punktują, a odległość imponująca. Wykorzystał sprzyjające warunki, 131 metrów, a zatem Stefan potwierdza, że tutaj walczy o udział po raz czwarty w Igrzyskach Olimpijskich. Najwyżej, na miejscu piątym, pamiętamy, był 4 lata temu w Pjongczang w konkursie na normalnym obiekcie. Prowadził na półmetku, prowadził po pierwszej serii. Dobry drugi skok, no ale coś tam z tym pomiarem wiatru...